Witam serdecznie, tutaj Radio Wolna Europa, tutaj Radio Wolna Europa. Napiszcie mi proszę w komentarzu, napiszcie mi w czacie, czy mnie słychać, czy mnie widać. Nie wiem, czy docieram do was w pełni optycznie i oczywiście wizualnie, optycznie i akustycznie, więc dajcie mi znać. Mam tutaj, jest pewien odstęp, parę sekund między mną a wami. Widzę tutaj, że mnie słychać, że mnie widać, jest w porządku. Witam was serdecznie. Radio Wolna Europa dla uciśnionych, zniewolonych ludów Europy. Dziś po pierwsze dokończę jeszcze stream z ostatniego tygodnia, z ostatniego razu. To było z piątku, bo paru rzeczy jeszcze zapomniałem powiedzieć, zapomniałem wam pokazać. Poza tym powiem wam właśnie, co regulacje cen, kontrola cen w połączeniu z inflacją, do czego prowadzą. Będę mówił o tych mechanizmach, także myślę, że bardzo ciekawa rzecz i oczywiście trochę wiadomości ze świata, jak w Europie i na świecie budzi się opór, budzi się rewolucja przeciwko poczynaniom rządów, przeciwko tym idiotycznym zakazom, nakazom i tak dalej. Zaraz zaczynamy, ale zanim zaczniemy, proszę was serdecznie i bardzo, żebyście udostępnili tego live'a na swoich profilach społecznościowych, na swoich czy na obcych też stronach Facebooka, grupach, na forach, na Twitterze może, na Reddit i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? No dlatego właśnie, że niestety YouTube obcina zasięgi, jeśli chodzi o te tematy, częściowo też cenzuruje, jak widzieliście już na moich live'ach, więc musimy przeciwdziałać temu i musimy sprawić, żeby jak najwięcej ludzi to zobaczyło, o tym się dowiedziało, zanim ten content, zanim te treści zostaną zablokowane, bo od tego zależy nasza wolność. Od tego zależy wolność nasza, naszych potomków, naszych dzieci, naszych wnuków i musimy pozostawić ten świat przynajmniej w takim stanie, jak go zostaliśmy, najlepiej w lepszym stanie dla tych, którzy przyjdą po nas. Oczywiście ja też chciałbym przez resztę życia żyć w wolnym świecie, w świecie ludzi wolnych, gdzie mogę wyjść na ulicę, nie bojąc się, że zostanę za to zaaresztowany, że mogę pójść do kawiarni i wypić kawę, herbatę, nie bojąc się, że zostanę za to zaaresztowany, że mogę się z kimś spotkać na ulicy, do kogoś zagadać, podać mu rękę, nie bojąc się, że zostanę za to zaaresztowany albo czegoś gorszego, że mogę pojechać na urlop, że mogę wyjechać za granicę i bez tego, że jacyś ludzie, którzy uważają, że mają coś do powiedzenia, że uważają, że mogą decydować o tym, jak my mamy żyć, co nam wolno, a co nie wolno. Więc zaraz tutaj przejdziemy do szczegółów, tylko muszę podłączyć tutaj za chwilę. Dokładnie, jak będziecie to udostępniali, pamiętajcie o hashtagu wyjdź z klatki, hash wyjdź z klatki. Może napiszcie mi w komentarzach, tutaj w czacie, czy pod filmem w komentarzu, jakich perwersji systemowych już doznaliście, czy o których słyszeliście, za co ludzie zostają, nie wiem, ukarani, albo co im nie wolno, do jakich perwersyjnych sytuacji dochodzi. Będę to tematyzował oczywiście w następnych odcinkach. Proszę też, jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je, bo te pytania jakby no w pewien sposób inspirują mnie do podjęcia różnych tematów. Dobra, zaczynamy. Zacznijmy może, muszę wam tutaj browser udostępnić. Zacznijmy od tego, że jak ja mówię o hiperinflacji, to wam się może to wydawać bardzo odległą rzeczą, ale przypomnę, że w Polsce nie dalej jak ile, 30 lat temu doszło do hiperinflacji i była też całkiem niedawno wymiana pieniędzy, gdzie 4 zera zostały skreślone.
No i być może już jesteśmy bardzo blisko następnej hiperinflacji, która może nastąpić za rok, za dwa, za trzy. Na pewno już w tej chwili jest wysoka inflacja, o tym zaraz będziemy mówili. Ale w Libanie już w tej chwili jest hiperinflacja i załamanie systemu finansowego, załamanie pieniądza i dochodzi tam do zamieszek masowych ze względu właśnie na tą hiperinflację i na wzrastające bezrobocie. I tutaj widać, ludzie podpalają, dosłownie podpalają banki. Tutaj widać płonący bank. Tutaj też. Podpalają banki po prostu z frustracji. Oczywiście to jest trochę bezsensowne, no bo w ten sposób do swoich pieniędzy nie dojdą, ale tutaj też to się dzieje właśnie w Libanie. Wszystkie banki w mieście są w Trypolisie, znaczy Trypolis w Libanie też jest takie miasto, to nie jest w Libii, tylko właśnie w Libanie, tam wszystkie banki podpalono, rzekomo, tu przynajmniej w tym twicie tak twierdzą. Dobra, co w Polsce? No w Polsce polityka pisze, chleba tańszego powszedniego, ceny biją w Polsce rekordy. Najwyższe przyczyn drożyzny jest kilka. Pandemia, od rządu niezależny, nie ma wpływu. Nie, to nie jest niezależne od rządu. To nie jest kwestia pandemii, tylko tych zakazów i zamknięcia gospodarki, które rząd wprowadził. To jest dokładnie to, co ja mówiłem. Będzie drogie jedzenie, będą ceny rosły i będzie po prostu, to będzie prowadziło do głodu, po prostu ludzie sobie na to nie będą mogli pozwolić. Dobra, to na razie porzućmy na chwilę temat hiperinflacji, temat inflacji, a może nie, może teraz już, bo jak jesteśmy przy temacie inflacji, to wam powiem właśnie, tytuł filmu mamy: biurokracja plus inflacja równa się puste półki plus bieda. Mówiłem wam to już we wcześniejszych filmach, jak działają regulacje cen. Jeśli rząd zaczyna, jak wiecie, w Polsce powołał rząd komisję, to jakąś tam ustawą została powołana komisja do kontroli cen w sklepach. To znaczy, jeśli jakiemuś urzędnikowi, jakiś urzędnik stwierdzi, że według niego cena czegoś tam jest za wysoka, to ustawowo ją ogranicza do takiego i takiego poziomu, tudzież według tej ustawy ma prawo ją ograniczyć do takiego i takiego poziomu i wtedy, jeśli ktoś próbuje sprzedać po wyższej cenie, to oczywiście są dotkliwe kary za to, grzywny i tak dalej. I teraz, można by się wydawać dla takiego, powiedzmy, lewicowego człowieka, że to wspaniały pomysł i tak dalej, ale oczywiście jest tak, że jeśli komuś się nie opłaca za tą cenę sprzedawać, to po prostu przestanie to sprzedawać. I te towary znikną z półek i one będą niedostępne, tak jak to było w komunie. Ceny były nieregulowane i nikomu się nie opłacało ich produkować za tą cenę i sprzedawać ją za tą cenę. Oczywiście one były dostępne na czarnym rynku po 2, 3, 5, 10-krotnie większej cenie. Ale oczywiście tylko dla tych ludzi, którzy mogli sobie na nie pozwolić wtedy. Teraz, co się staje, jeśli do tego dochodzi inflacja? Jak to wygląda w inflacji? W inflacji to tak wygląda, że urzędnik co pewien czas jakby ustala tą cenę maksymalną, którą w tym, powiedzmy, załóżmy, na początku miesiąca urzędnik stwierdza, że ta cena jest za wysoka, która jest tutaj jakby wymagana. Załóżmy, ten sklep za dużą cenę, czy tam na rynku za duże ceny są wymagane, więc ustawiamy cenę, powiedzmy, chleba na, no nie wiem, 3 zł, 5 zł. Ja nie wiem, po ile w Polsce jest chleb, bo nie mieszkam w Polsce od wielu, wielu lat, ale załóżmy, że 5 zł. To jest cena maksymalna. Z tym, że jest hiperinflacja, czyli jest wysoka inflacja, powiedzmy, i w ciągu miesiąca ceny wzrastają dwukrotnie. A ponieważ, i powiedzmy, że w niektórych sklepach rzeczywiście na początku miesiąca ten chleb kosztował 4 zł, a inne wymagały 5 zł, inne 6 zł, więc urzędnik powiedział, dobra, zróbmy 5 zł. Tak? Natomiast jest inflacja,
wysoka inflacja i koszt produkcji, powiedzmy te ceny w ciągu miesiąca rosną dwukrotnie. Co nie jest takim, w hiperinflacji nawet potrafią dziesięciokrotnie wyrosnąć ceny w ciągu miesiąca, nawet 100 albo 1000-krotnie, tak jak wam pokazywałem na ostatnim live'ie, jak to było w Republice Weimarskiej. Więc ceny, dwukrotny wzrost cen w hiperinflacji nie jest niczym niezwykłym, ale nawet załóżmy, że one by wzrosły o 30%. Ale tu dla uproszczenia załóżmy dwukrotnie, żeby wam wytłumaczyć, na czym ten mechanizm polega. No więc ten chleb powinien kosztować powiedzmy 8 zł, może 10 zł, żeby on był opłacalny, żeby się opłacało piekarzom go w ogóle piec. A ponieważ były ustalone ceny maksymalne 5 zł, a jeśli ktoś przekroczy tą cenę, to dostanie dotkliwych kar, więc przez większość miesiąca po prostu nie opłaca się tego chleba piec i sprzedawać. Więc ten chleb całkowicie znika z rynku. I teraz urzędnik nawet nie ma jakby możliwości, czy nawet jeśli chciałby, jeśli miałby nawet najlepsze chęci, żeby na początku następnego miesiąca, on by nic innego nie robił, tylko kontrolował cenę chleba, tak, załóżmy. Chciałby za tydzień albo za miesiąc ustalić nową, tą najwyższą cenę, jakąś o inflację podwyższoną, to z tego względu, że są te ceny kontrolowane wszędzie i nieznana tak szybko, nie można tej inflacji wyliczyć na bieżąco, to ten urzędnik nawet nie wie, jakie są realne koszty tego chleba, jak tu tą cenę ustalić. Bo nie tylko oczywiście jest kontrolowana cena chleba, ale oczywiście tych artykułów, z których ten chleb jest zrobiony, czyli cena mąki, cena, nie wiem, drożdży, masła i tak dalej. I to są ceny kontrolowane, ich oczywiście ceny są ustalone, ale za te ceny nie można dostać ich na rynku, bo właśnie z tego względu, że jest inflacja. Więc ten urzędnik co prawda może sobie tą cenę jakąś tam wyliczyć, która byłaby możliwa, według tych cen, które on sam ustalił i które są może zależne od innych urzędników, ale już w tym momencie to jest jakby złudne, znaczy jest całkowicie nierealna ta cena, ponieważ za tą cenę nie można tych artykułów dostać, one ze względu na inflację po prostu ich brakuje, ponieważ ta inflacja wywindowała już ceny, które już są powyżej, czy musiałaby być powyżej tej ceny maksymalnej, którą urzędnik ustalił. I dlatego właśnie kontrola cen, tudzież ustalanie cen maksymalnych, czyli ta cała biurokracja, którą w Polsce rząd stworzył teraz, ten wspaniały komunistyczny pomysł, na który wpadł, tym bardziej w okresach inflacji, ta inflacja prowadzi do jeszcze większych braków na półkach, czyli puste półki i do tego bieda, bo ludzi podwójnie teraz to dotyka. Po pierwsze, że ze względu na duże bezrobocie ludzi nie stać na chleb, na żywność, a po drugie, no i ze względu oczywiście na inflację, ludzi też nie stać na żywność, bo dostajesz pensję i na końcu miesiąca ta pensja już jest połowę tego, może ci kupić albo trzykrotnie mniej, a może nawet dziesięciokrotnie mniej niż w momencie, jak dostajesz tą wypłatę. A są rzeczy, których nie możesz trzymać przez miesiąc. No nie wiem, są rzeczy, które się po prostu psują. Nie wiem, czy załóżmy, jak kupisz pomidora, czy on ci będzie miesiąc leżał, tak? Czyli kupisz jajko, czy ono ci będzie miesiąc leżało. Po prostu rzeczy niektóre się psują. Nie jesteś w stanie kupić sobie zaraz po wypłacie i je jakoś za miesiąc skonsumować. Więc ta inflacja cię po pierwsze dotyka, dewaluuje twoje pieniądze, jeśli masz oszczędności, to tym bardziej. A po drugie, nawet jeśli byłbyś w stanie kupić dany towar, to pójdziesz, ale tego towaru po prostu w sklepach nie ma, ze względu na to, że są kontrolowane ceny i tak jak przed chwilą wytłumaczyłem, to prowadzi tym bardziej w warunkach inflacji
po prostu do tego, że te towary nie są produkowane albo nie są sprzedawane, bo z tego to się nie opłaca. Dobra, jedziemy dalej. Teraz często widziałem nagonki w artykułach we wszystkich państwach europejskich, czy to jest Polska, czy Niemcy, na Szwecję, że w Szwecji wybuchnie, Szwecję dotknie pandemia całą siłą i tam dojdzie do takich scen jak we Włoszech i tak dalej, i tak dalej. Jak wiecie, Szwecja ma bardzo wolnościowe podejście do tej pandemii, to znaczy rząd ufa obywatelom, że są rozsądni, że po prostu no, zachowują takie podstawowe środki higieny, jak mycie rąk, jak może no, zachowanie jakichś rozsądnych odstępów. Tam nie ma w ogóle shutdownu. Jedyne, co jest w Szwecji zabronione, to zgromadzenia powyżej 50 osób. No i teraz przez wszystkie prasy, media i tak dalej europejskie w tych zniewolonych krajach typu właśnie Polska, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Francja i tak dalej, tam przechodził hejt na Szwecję, oczywiście też naciski polityczne, że muszą zrobić lockdown, że o ich dotknie teraz wirus pełną siłą, że tam wybuchnie, będą mieli takie warunki jak we Włoszech. No i co się okazuje? Okazuje się, że jak widać tutaj, to są wypadki tego wirusa przez tego. Tu jest po prostu stagnacja, to nie rośnie w ogóle. Natomiast jeśli weźmiemy liczbę łóżek, które są potrzebne w intensywnej terapii, to jak widać tutaj od 2 tygodni, od 3 tygodni to się zmniejsza regularnie. Natomiast liczba śmierci, liczba wypadków śmiertelnych, jak widać, też całkowicie się zmniejsza. Praktycznie epidemia wygasa w Szwecji. To wam pokazuję już od jakiegoś czasu, ale to nie wszystko. Tutaj czytam w Krone AT, znaczy w austriackim czasopiśmie, tudzież w gazecie austriackiej, że stopień zakażeń w Szwecji zdecydowanie się zmniejsza i tutaj jest napisane, że od ta liczba reprodukcyjna, czyli ilu ludzi zakaża jeden zakażony koronawirusem w Szwecji, od kilku dni już jest poniżej 1, czyli każdy zakażony Szwed zaraża mniej niż jednego następnego człowieka. I tutaj pisze, że 1 kwietnia było to 1,40 ten współczynnik, natomiast 25 kwietnia już 0,85. I tutaj widać liczbę właśnie zgonów, że to się zmniejsza, że Szwecja po prostu, ta rzekoma epidemia w Szwecji już wygasa. No, to jest to, jakie są doniesienia ze Szwecji. Natomiast, co ciekawe, że Światowa Organizacja Zdrowia uważa, że ta polityka szwedzka osobistej odpowiedzialności może zostać modelem dla reszty świata, czyli takim modelem do naśladowania dla reszty świata. I to powiedział dr Mike Ryan, który jest w Światowej Organizacji Zdrowia właśnie ekspertem od takich nagłych wypadków, i on stwierdził, że znaczy, że oczywiście Szwecja w przeciwieństwie do innych narodów unikła takiego podejścia, twardego podejścia i właśnie shutdownu i tak dalej, które w innych krajach doprowadziło do wielkiego bezrobocia. No i bary, restauracje, biblioteki, baseny i większość szkół jest otwarta. I oczywiście to doprowadziło do krytyki ze strony innych nacji, ze strony innych państw. No i co się okazało? Okazało się, że po prostu
to działa, tak? I tutaj on mówi, pisze, czy tam mówi, że amerykański model też był taki, został niestety zmieniony i tak dalej, ale że to jest lekcja ze Szwecji, uczymy się, możemy się dużo nauczyć. No i że po prostu bez żadnych shutdownów można doprowadzić do właśnie takiej odporności stadnej, tutaj jest napisane, i rzekomo około 20%, 25% ludzi w Sztokholmie już przeszło koronawirusa i są na niego odporni. No i że za parę tygodni w ogóle będzie odporność stadna w Sztokholmie. I ten Ryan mówi, że jeśli chcemy osiągnąć jakąś normalność, no to Szwecja reprezentuje model, jeśli chcemy wrócić do społeczeństwa, w którym nie mamy lockdownów. No i zasadniczo ta Światowa Organizacja Zdrowia no, zaleca ten model obecnie, czy się przygląda temu modelowi jako modelowi dla reszty świata, dla innych społeczeństw, z którego można się coś nauczyć. I o dziwo, w Polsce pan Gowin mówi, że wszystko wskazuje na to, że w ciągu kilkunastu miesięcy 70% Polaków będzie nosicielami. Więc także myślę tutaj rząd polski, tudzież polscy władcy też zdają sobie sprawę z tego, że dopóki 70% ludzi nie będzie nosicielami, no to to niestety będą ludzie skazani na to, żeby się zarazić. To jest nieuniknione, tak? I że żadne tam lockdowny i tak dalej. No i teraz jeśli to ma trwać kilkanaście miesięcy tutaj, to co oznacza, że przez kilkanaście miesięcy będzie lockdown i nic nikomu nie będzie wolno? No prędzej czy później jednak Polska będzie musiała przejść do tego szwedzkiego modelu, w którym po prostu ta odporność stadną się osiąga bez żadnych lockdownów, bez zamykania gospodarki, bez jakichś idiotycznych nakazów, zakazów i tak dalej. Ale tutaj co ciekawe, ten profesor John Ioannidis, który tak a propos, on jest z Harvardu, z tego co wiem, ze Stanfordu, przepraszam, w Stanach Zjednoczonych. Ten pan, on, ja już przytaczałem jedno ze studiów, jedno z badań, które on przeprowadził, to było w Santa Clara, gdzie tam wykazał, że śmiertelność wynosi gdzieś koło między 0,1% a 0,2%, bo po prostu stwierdzono, że 50-85 razy więcej osób przeszło już koronawirusa właśnie w Santa Clara, niż by na to wskazywały te oficjalne dane przypadków, tudzież odkryte zachorowania, tudzież odkryte infekcje. No i z tego tam wynikało, że śmiertelność jest tylko 0,1-0,2%, co oznacza, że tylko 1 na 500 do 1 na 1000 osób jest czy umiera, jeśli zostanie zarażona tym koronawirusem. Tutaj trzeba dodać oczywiście, że 1% śmiertelności jest tak czy inaczej w społeczeństwie, tak? No bo jeśli dla uproszczenia jest średnia życia 100 lat, no to 1% ludzi musi umrzeć co roku, tak? A jeśli jest, no w zasadzie jest krótsza średnia długość życia, więc zawsze jest powyżej 1% śmiertelności. Jeśli z tego jest na koronawirusa 0,1, no to tam jest niewiele dodaje do śmiertelności ten koronawirus. Natomiast on wyliczył, ile w całym społeczeństwie, bo to jest, jeśli ktoś zostanie zarażony. Natomiast, no tak jak mówiłem w innych filmach, już część jest odporna na tego koronawirusa poprzez inne zarażenia innymi koronawirusami albo poprzez zwykłą grypę. Można tam też rzekomo jakiejś odporności nabrać. Jakiś tam procent społeczeństwa jest już odporny. Jakiś tam procent przeszedł tego koronawirusa bezobjawowo i tak dalej. I w pewnym momencie się tak, ta zbiorowa odporność coraz bardziej się zwiększa, więc tylko jakaś część, jeszcze w tej chwili nie wiemy jaka dokładnie, społeczeństwa
musi zostać zarażona, czy przejdzie tego koronawirusa, czy się zarazi tym koronawirusem. Część ludzi nigdy się nim nie zarazi ze względu właśnie na tą odporność starną. I on po prostu dla różnych społeczeństw wyliczył, czy w różnych krajach wyliczył, jakie jest prawdopodobieństwo dla każdego jakby w tym kraju, że umrze na, czy prawdopodobieństwo, czy ryzyko śmierci na koronawirusa. No i się okazało, że na przykład w Niemczech, i to tutaj jest to, co zakreśliłem wam, the COVID-19 death risk in people below 65 years old during the period of fatalities from the epidemic was equivalent to the death risk from driving between 9 miles per day Germany and so in New York City. Oznacza to, że w Niemczech prawdopodobieństwo, że ktoś umrze na koronawirusa jest mniejsze niż jeśli codziennie jeździ 9 mil samochodem, to znaczy powiedzmy 15 km dziennie samochodem, jak jeździsz w Niemczech, to masz takie same prawdopodobieństwo, że umrzesz w wypadku samochodowym, jak że umrzesz na koronawirusa. Więc myślę, że to daje trochę do myślenia. No, natomiast co się dzieje w Polsce? W Polsce drony powołane do walki z koronawirusem w Polsce będą dezynfekować przystanki i mierzyć temperaturę. Oczywiście. Drony mają pomóc w Polsce w walce z epidemią koronawirusa. Ich zastosowanie jest bardzo szerokie i pomoże odciążyć oraz ochronić pracowników m.in. służb porządkowych. Co to oznacza? Co to oznacza? Inwigilację. To oznacza, że państwo będzie mogło bez żadnych konsekwencji, bo jeśli jest pracownik porządkowy, no to on ma też jakiś, powiedzmy, jakąś ogładę osobistą, jakiś zdrowy rozsądek, jakiś, no też mu w pewien sposób głupio, jakichś bezsensownych rzeczy wymagać od ludzi, karać ludzi za, no, za jakieś bezsensowne, idiotyczne nakazy, zakazy i tak dalej. Więc już nie mówiąc o tym, że robiąc głupoty po prostu naraża się na szwank, bo ktoś mu w końcu przyłoży, tak? Albo po prostu ludzie mogą się zbuntować i wywieźć tych ochroniarzy czy tamtych pracowników tak zwanych służb porządkowych na taczkach, tak? Może dojść do rewolucji i tak dalej. Więc to oznacza, że dlatego w Polsce, to już wam pokazywałem te przepisy, które zostały już wprowadzone, drony zostały powołane i to się nazywa w cudzysłowie do walki z koronawirusem. W rzeczywistości to są, one są powołane do walki ze społeczeństwem, tak? Do inwigilacji społeczeństwa, tak, żeby to było bez ryzyka dla zdrowia i życia inwigilujących. No i oczywiście to zawsze trzeba podać jeszcze inne zastosowania, więc zwiększy także prędkość i skuteczność wykonywania takich prac jak transport testów czy dezynfekcja przystanków. Tak, transport testów i dezynfekcja przystanków. Do tego będą drony używane, ale głównie tutaj i mierzyć temperaturę, czyli drony będą sobie podlatywały do was, będą was zmierzyły wam temperaturę, a nie daj Boże macie akurat gorączkę, nie daj Boże macie się zaraziliście, podłapaliście jakieś przeziębienie, tak? Jakąś grypę albo nie wiem, katar, no to już zostaniecie oznaczeni przez taką dronę, zaraz się pojawi na waszym pewnie smartfonie rozkaz kwarantanny albo izolacji i tak dalej, to się dzieje już w tej chwili, ja wam mówiłem do jakich perwersji doprowadzi to, jeśli rząd myśli, że może sobie robić wszystko ze swoimi obywatelami. Dobra, co mówi profesor Król? Koniec świata luksusu, za parę miesięcy nie będzie nas stać prawie na nic. To mówi w Wyborczej. Ze świata nadmiaru przejdziemy do świata niedoboru, co będzie szokiem dla wielu ludzi. Nie będzie już wchodziło się do sklepu i kupowało szynkę. Oczywiście była część ludzi ubogich, którzy nie mieli do tego dostępu, ale to było jednak mniej więcej 5% społeczeństwa. W tej chwili to będzie 50% i te 50% będzie kupowało salceson jako luksus. Zmieni się wszystko, mówi profesor Marcin Król, socjolog, filozof i historyk idei. I tak dalej, i tak dalej.
W Stanach Zjednoczonych już 30 milionów ludzi, ja wam mówiłem, że dojdzie do biedy, do bezrobocia przez lockdown gospodarki. To jest, nie ma nic głupszego niż zatrzymać gospodarkę. Powtarzam jeszcze raz, ci, co nie przeczytali jeszcze Atlasu zbuntowanego Ayn Rand, przeczytajcie sobie Atlas zbuntowany. Rozpoznacie tą rzeczywistość, będziecie wiedzieli, jakie są mechanizmy działania i do czego to prowadzi. Ja mówiłem pierwszego już dnia, że doprowadzi to do masowego bezrobocia i w Stanach Zjednoczonych w tej chwili już 30 milionów Amerykanów straciło pracę w ciągu 6 tygodni. I to jest już w tej chwili chyba 15% bezrobocia, tak? No bo chyba 200 milionów Amerykanów jest tak mniej więcej, plus minus zdatnych do pracy, czy w tym wieku, gdzie pracują. Jest 30 milionów, w tej chwili już straciło pracę, to jest 15%. Prawdopodobnie to bezrobocie, z tego co wiem, to coś wam pokazywałem też, taki artykuł, że Fed, czyli Bank Centralny Stanów Zjednoczonych, wychodzi z założenia, że nawet do 47% może wzrosnąć bezrobocie w Stanach. No to są katastrofalne w ogóle liczby. Tutaj widać właśnie te tygodniowe aplikacje o zasiłek dla bezrobotnych i tu są ostatnie tygodnie. No to są po prostu całkowicie inny wymiar tego, co się do tej pory działo. I nawet w największym jakby kryzysie w Stanach do tej pory, czyli w tej wielkiej depresji lat 30., no to wtedy było bezrobocie powyżej 20%, nigdy nie osiągnęło 30%. No wygląda na to, że tym razem to bezrobocie może być nawet większe. Natomiast International Labor Organization twierdzi, że as job losses escalate, nearly half of global workforce at risk of losing livelihoods. No i zasadniczo mówią, że tutaj jak się przeczyta ten artykuł, że prawie połowa wszystkich pracowników na świecie, prawie połowa jest zagrożona utratą swojej podstawy egzystencjalnej. To znaczy albo, tutaj jak się przeczyta, albo stracą pracę, albo zostanie zredukowana ich pensja. Tak? Znaczne uszczerbki w dochodach. No i zasadniczo piszą, że po prostu te lockdowns mają, czy tam epidemia, ale oczywiście chodzi się o to, co rządy wyprawiają, mają wpływ na setki milionów firm na świecie. Także no tragiczne sprawy. Co dalej? Ja wam też mówiłem, kurczę, tutaj. Ja wam też mówiłem, że bo zarzucano mi, że tutaj, że nie chodzi, ja tutaj mówię tylko o kasie i o ekonomii, a przecież chodzi o ludzkie życie i tak dalej. Myślę, że już w międzyczasie każdy sobie zdał sprawę z tego, że właśnie ta głupia, nieodpowiedzialne dekrety rządów doprowadzą do znacznie większej ilości śmierci niż w ogóle wirus mógłby doprowadzić. I to po prostu to już też przechodzi do mainstreamu, zaczyna to docierać do ludzi, do tak zwanych ekspertów, do medyków i tak dalej. Mail online, czyli brytyjskie czasopismo pisze, że ten kryzys spowodowany koronawirusem prawdopodobnie jego rezultatem będzie 18 tysięcy więcej śmierci z powodu raka w następnym roku, ponieważ Narodowa Służba Zdrowia
po prostu ma kolejkę ludzi teraz, która będzie trwała przez wiele lat po tym, jak 2 miliony operacji zostały po prostu odwołane, tak? I o to chodzi. No, o to chodzi, że ludzie, po pierwsze, niektórzy ludzie po prostu nie zostali zdiagnozowani w tym czasie i umrą na raka, kuracja została przełożona czy zatrzymana i część z nich już umarła, a część po prostu umrze, ponieważ w międzyczasie rak nie czeka, tak? Rak się dalej rozwija i zanim oni będą mogli zostać obsłużeni, zanim ich kuracja będzie mogła się zacząć, to być może już będzie w jakiejś tam części przypadków już będzie za późno. No i oczywiście operacje, które są niezbędne, no ponieważ nawet teraz, jeśli już zaczynają operować i tak dalej, no to jest, mają zaległości w tych operacjach, no tak się te zaległości nawarstwiły już, że będą potrzebowali kilku lat, żeby je obsłużyć, a do tego czasu oczywiście wiele ludzi umrze. Więc oni szacują, że około 18 tysięcy ludzi dodatkowo umrze na raka. To jest tylko jedna choroba, jedno ze schorzeń. Dodatkowo ze względu właśnie na decyzje rządów w sprawie koronawirusa. Znaczy, że zostały odwoływane operacje, że w Polsce nawet, z tego co wiem, chyba 19 klinik zostało skasowanych i zamienionych w kliniki epidemiologiczne, w tym tam wyspecjalizowane tylko dla koronawirusa, jakby po prostu chorowanie na inne choroby było w tym czasie niedozwolone, tylko ci, co chorują na koronawirusa, mają prawo do służby zdrowia, wszyscy inni nie mają prawa i wszyscy inni oczywiście cierpią na tym, nie? A jak wiecie, no to samo jest, tutaj mówimy o raku, a co jest jeszcze z innymi schorzeniami serca, z cukrzycą, z innymi ciężkimi chorobami, także innymi chorobami zakaźnymi, tak? Są też inne ciężkie choroby zakaźne, weźmy, nie wiem, weźmy grypę, weźmy, nie wiem, tyfus, czy odrę, czy gruźlicę chociażby, tak? Gruźlica, no tutaj też gruźlica niby w Europie Północnej jest, no, może nie wypleniona, ale bardzo zredukowana, ale zawsze jak dochodzi do kryzysów, do głodu, no to są nowe jakby ogniska zapalne dla gruźlicy. Gruźlica jest jakby takim wskaźnikiem poziomu życia, albo w drugą stronę wskaźnikiem biedy w społeczeństwie. No ale dobra nowina jest taka, że protest się rodzi, opór się rodzi. Jak wiecie, przez Europę, nie wiem jak w Polsce, ale przez Europę przelała się fala protestów. Teraz przez ten weekend 1, 2, 3 maja w wielu krajach, w wielu miastach ludzie protestują, w Niemczech protestują w setkach miast, w tysiącach miast ludzie przeciwko dekretom rządowym. W Stuttgarcie ponad 5 tysięcy ludzi doszło do demonstracji. Oczywiście w Niemczech też demonstrują przeciwko jakby zniesieniu konstytucyjnych wolności, czy pod kopaniu przez rząd właśnie tych konstytucyjnych wolności i także w Niemczech, no to co oznacza kwarantanna, powszechna kwarantanna, tudzież zakaz spotykania się, czy zakaz kontaktów, taki jak jest w Niemczech? No to oznacza efektywnie zakaz zgromadzeń, zakaz zgromadzenia się i zakaz protestów. I właśnie jest wiele protestów, które półlegalnych, nielegalnych, albo nieraz nawet zatwierdzonych, bo sądy w Niemczech zaczynają obalać wszelkie te regulacje, wszelkie te ograniczenia. No i na przykład w Stuttgarcie ponad 5 tysięcy ludzi protestowało przeciwko tym wszelkim zakazom. Protestowało przeciwko
zniewoleniu społeczeństwa i tak dalej, i tak dalej. W Berlinie ten protest też się nasila, z tygodnia na tydzień coraz więcej ludzi spotyka się i protestuje przeciwko władzy, przeciwko temu, co rząd wyprawia. To dzieje się też w innych krajach, na przykład tutaj w Stanach Zjednoczonych, nawet do Kapitolu w Michigan wtargnęli protestanci, częściowo też z bronią. Tam było widać w innych artykułach, widziałem, ale tutaj to już jest wewnątrz Kapitolu, czyli powiedzmy w budynku Sejmu w Michigan. Tutaj widać zresztą tych demonstrantów z bronią. Także jakby to powiedzieć, no, Amerykanie nie dadzą sobie za bardzo w kaszę dmuchać czy w zupę pluć, bo tam oni mają prawo do broni, tak, do noszenia broni. Na przykład w Niemczech, co mnie bardzo cieszy, wyobraźcie sobie, że powstała partia, to się nazywa Widerstand 2020, czyli Opór 2020, i zaledwie w ciągu 2 tygodni zgromadzili już ponad 100 tysięcy członków tej partii. 100 tysięcy członków, to jest, biorąc pod uwagę liczbę członków partii, to jest w tej chwili już trzecia największa partia w Niemczech. Oni są w tej chwili więksi od Zielonych, od FDP, od Die Linke, czyli od tej komunistycznej, tudzież lewicowej partii, od AfD, czyli tej skrajnie prawicowej partii. Jedyne jeszcze partie, które są większe od nich, to jest SPD i CDU, czyli te partie, które są obecnie w koalicji rządowej, ale w tej chwili w ciągu zaledwie 2 tygodni powstała trzecia największa partia w Niemczech. Jestem bardzo ciekaw, jak to się dalej będzie rozwijało, i to jest partia, której jedynym celem jest właśnie opór przeciwko rządowi, przeciwko tym ograniczeniom wolności i przywrócenie prawnego stanu sprzed epidemii, czyli walka o konstytucję niemiecką. I w międzyczasie powstają też partie siostrzane w Szwajcarii i w Austrii. Do tego, z tego co wiem, w Austrii w parlamencie jest partia, która bardzo mocno krytykuje rząd za ich działania. Liczę na to, że w Polsce ten ruch oporu podobnie się rozwinie, podobnie się zorganizuje. Zachęcam do tego, bo nawet w konstytucji niemieckiej, nie wiem czy w polskiej tak jest, ale w konstytucji niemieckiej artykuł 20 mówi, że każdy ma prawo do oporu wobec rządu, tudzież wobec rządzących, którzy próbują, albo znaczy, którzy próbują podejść albo zniweczyć, zaprzepaścić konstytucję. Tak? Także każdy ma prawo oporu wobec bezprawia. No, to jest tyle na dziś. Mamy jeszcze 10 minut, zobaczę, jak tam wasze komentarze i tak dalej. Może jeszcze się do czegoś ustosunkuję. W jakim celu? Za dużo jest ludzi, żeby ich inwigilować i tak dalej. Zabrałoby im pracowników do takiego zlecenia. No jest sztuczna inteligencja w dzisiejszych czasach, nie? Także to można bardzo, bardzo łatwo, znaczy bardzo łatwo, można to zautomatyzować, tak? Tak zwana samoobsługowa inwigilacja. Ściągniesz sobie apkę, założysz kaganiec i będziesz mógł i jak będzie potrzeba, zawsze będzie wiadomo, gdzie jesteś, co robisz, z kim miałeś kontakt, co kupiłeś, gdzie kupiłeś, gdzie byłeś i tak dalej, i tak dalej. Tutaj Grzegorz pisze, czy hiperinflacja może mieć wpływ na szybsze spłacanie kredytów hipotecznych. Chodzi mi, że jeśli zaczniemy zarabiać... Tak, więc tak, no, jeśli chodzi o hiperinflację, oczywiście ma też swoje, jakby trzeba umieć z tego skorzystać.
Więc kredyty są dobrą rzeczą podczas hiperinflacji. Ale z jednym ale. Trzeba mieć oprócz kredytu środki płynne, to niekoniecznie mówię we fiacie, znaczy niekoniecznie w tej walucie, tylko trzeba mieć coś, co można bardzo szybko upłynnić, bo jeśli są banki komercyjne, to te kredyty mogą być bardzo szybko wypowiadane. Na przykład banki komercyjne mogą wykorzystać obecną deflację po to, żeby wypowiedzieć umowy pod jakimiś tam pozorami albo różnymi kruczkami prawnymi, wypowiedzieć kredyty hipoteczne w takim momencie, gdzie wartość zabezpieczenia jest poniżej wartości kredytu, tak? Bo jeśli załóżmy teraz spadną nieruchomości w cenie w deflacji, a kredyt będzie większy, więc bank być może wypowiedzieć albo powiedzieć, no to teraz dopłać 100 tysięcy czy tam 200 tysięcy, jak nie masz, no to masz pecha. Może ci wypowiedzieć to i ci zabrać nieruchomość w tym momencie. Więc ważne jest, żeby mieć płynność w razie właśnie wypowiedzenia kredytu i tak dalej, żeby móc się zabezpieczyć. Ale oczywiście trzeba przewlekać i tak dalej. Dobrze jest mieć takie kredyty inwestycyjne, tudzież no, zasadniczo głupotą jest w hiperinflacji trzymać pieniądze w systemie. Najlepiej mieć jak najmniej pieniędzy w systemie, a optymalnie jest mieć negatywną liczbę pieniędzy w systemie. To znaczy kredyt, ale oczywiście taki kredyt, który cię nie zarżnie w takim sensie, że nie będziesz mógł go opłacić, bo ci zabraknie płynności i tak dalej. Więc hipoteka jest dosyć ryzykowna, ale to jest możliwe. To jest wszystko kwestia. Kwestia jest w tym, że we wcześniejszej w Polsce hiperinflacji były tylko banki państwowe i oczywiście każdy bank państwowy, każda instytucja państwowa ma pewną inercję, pewny opóźniony zapłon, powiedzmy. Więc zanim oni zrobili windykację i tak dalej, zanim się zorientowali, no to te kredyty zostały bardzo zdewaluowane. Ja myślę, że w przypadku banków prywatnych to będzie, banki prywatne dużo sprytniej będą się zachowywały i będą patrzały, żeby one na tym skorzystały, a nie ich klienci. To jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Oczywiście to jest wszystko, mówimy o kredytach, gdzie masz stałe oprocentowanie, bo z tego co wiem, to w Polsce bardzo dużo kredytów, w Niemczech większość kredytów ma stałe oprocentowanie. Natomiast w Polsce duża część kredytów jest na zmiennym oprocentowaniu i wtedy masz pecha, bo wtedy te procenty rosną z inflacją, ale całe szczęście, masz pecha. Oprocentowanie rośnie z inflacją, natomiast co nie rośnie, to jest tak zwany principal, czyli ta kwota kredytu, tak? Tego no, nie mogą ci zmienić, chyba że powstaną jakieś prawa. Właśnie, to jest jedna oczywiście z ryzyk takiego systemu, tudzież tego, co mówiłem, gdzie ludzie, jeśli rząd sobie wyobraża, że może ci zabronić wyjść z domu albo się z kimś spotkać, no to co myślisz, że rząd nie zrobi na przykład jakiegoś, czy nie jest w stanie napisać jakiegoś prawa, które ci na przykład będzie dopasowywało też kwotę kredytu do inflacji, żeby pójść na rękę bankom? Myślę, że też są w stanie to zrobić. Także ja bym tutaj zasadniczo nie ufał instytucjom rządowym w tym zakresie. To jest najgorsze, co można zrobić w każdym kryzysie. Zasadniczo trzeba ratować swoją płynność przed rządem głównie. Od jakiego czasu ludzie tracą wiarę w pieniądze, następuje hiperinflacja, gdzie jest ta granica? Ja myślę, że granica jest, no ciężko by powiedzieć, ale tak z mojej, ja to zasadniczo, trzeba bardzo obserwować rynek, bo na razie jest deflacja i w pewnym momencie to się przekręci, bo tak jak mówiłem na ostatnim filmie, będzie tak, że ludzie po prostu przy deflacji tak jak teraz, dostrzegą wartość pieniądza i nie będą chcieli wydawać. Będą się bali o swoją egzystencję, o to, że będą głodować, że nie starczy im pieniędzy i tak dalej. Nie będą chcieli
wydawać tych pieniędzy, będą chcieli oszczędzać, a rząd będzie robił wszystko, żeby tą gospodarkę napędzić, żeby ją wyciągnąć z dołka, czyli będzie rozdawał pieniądze na prawo i lewo. Dojdzie do tego, że tak jak wcześniej, do tej pory rząd was trzymał w klatce, to będzie was namawiał, żeby wyjść z domu, wyjść na zakupy, będzie rozdawał pieniądze dla ludzi, taki tak zwany helikopter money, czyli dla każdego, czy tam oczywiście najlepiej dla swoich tam dla tych, którzy głosują na nich, dla swojego elektoratu, ale też oczywiście no zasadniczo na szeroką skalę będzie rozdawał pieniądze po to, żeby ludzie poszli do sklepów i coś kupili, żeby kupili towary i tak dalej. No i w pewnym momencie to ruszy i najpierw będzie taka słabsza inflacja, ale jak ludzie zobaczą w pewnym momencie, że jak dostają pieniądze, to na początku miesiąca mogą sobie to kupić, a już pod koniec miesiąca muszą dwukrotnie, trzykrotnie więcej płacić, to w tym momencie, czyli między pensjami, jak zobaczą tą inflację, stwierdzą między pensjami, to w tym momencie dochodzi do hiperinflacji, bo oni stwierdzają, że muszą jak najszybciej wydać te pieniądze, żeby jeszcze coś móc za nie kupić i że nie można trzymać pieniędzy w gotówce, tylko trzeba od razu je upłynniać. Tak jak wam mówiłem, te zdarzenia z Republiki Weimarskiej, gdzie ta dziewczyna, czyli teraz to już jest staruszka, ale ona pamiętała z dzieciństwa, jak to było, że mama jej dała bilion marek jej dała, jak dostała jakieś pieniądze, czy tam pensję, czy jakąś wypłatę, to dała jej od razu bilion marek i powiedziała, biegnij szybko do sklepu i kup pół kilo soli. Bo wiedziała, że po prostu no, mam nadzieję, że mnie nie urwało. Chwila, tu wezmę, lepiej wrócę. Dajcie mi znać, czy mnie jeszcze słychać, czy mnie widać. Chwila. Widać mnie, słychać? Czy niezbyt? Dobra, chyba tak. Jestem, już się bałem, że mnie znowu ocenzurowali. Dobra, co tutaj jeszcze? Kalinowski pyta, Adrian Kalinowski, czy za Bitcoina można kupić nieruchomość bez zmiany na fiaty? A oczywiście, a dlaczego nie? Przecież możesz od kogoś, możesz dowolnie, możesz samochód kupić, możesz kupić mieszkanie za Bitcoina, chyba nic nie zmusza cię do tego, żebyś to musiał w jakiś sposób zamieniać na złotówki, czy na inną walutę, tak? Możesz, tak samo jak możesz z kimś zawrzeć umowę, że ty mu dajesz książkę, a on ci daje, nie wiem, komputer, tak? Zamienne. Tak samo tu, Bitcoina możesz zamienić na mieszkanie. To nie jest, dlaczego nie? Tak samo za złoto też możesz kupić mieszkanie, jak się z kimś taką umowę podpiszesz, tak? Dobra. Dobra, to tyle na dziś. Pamiętajcie, opór przeciwko nieprawiu jest waszym prawem. Jest, bez tego musimy dotrzeć do jak największej liczby ludzi. Nie może być tak, żeby jacyś ludzie w mundurkach nam mówili, co nam wolno i co nam nie wolno. Udostępnijcie tego live'a przyjaciołom, znajomym. Kiedyś wam naprawdę za to podziękują. Na waszych profilach społecznościowych, nie wiem, Facebook, Twitter, może jakieś grupy, może jakieś strony Facebooka, może jakieś fora i tak dalej. To tyle na dziś. Ja muszę lecieć. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.